Bardzo wszystkich serdecznie dzisiaj center. A dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Moi dzień dobry, dzień drodzy, dobry, dzień dobry, dzień dobry. Paolo gdzieś tutaj nam uciekł. Dzień dobry. Przybiegł. A, zapomniałem się przedstawić. Pokaż, Dzień dobry. Pokaż się, chodź tutaj. Paolo. Przepraszam. No jestem tu, dzień dobry. No ale pokaż się. Jak tam robota dzisiaj będzie? Co będziesz dzisiaj robił? Dzisiaj będę, nie wiem, idę do pół. Dobra, tylko tak, bo na te taśmy całe, to potrzebujemy kasy. Soja jest za 1700, ja pojadę sprzedać. Ale nie, mamy to. Nie, ja mam jeszcze pomysł. Nie mają przyjaciół. Czekaj, nie, ja pociągiem sprzedam tą. Bo tam zostało, czekaj, ile tego? 16 tysięcy. Ja to A to sprzedam. Trzcinę, ale no to soję masz za 1600, to zapotrzebowanie. Nie, gdzie zapotrzebowanie, to jest tylko wysoka cena. To ty, no to i tak. A ja bym wolał poczekać na zapotrzebowanie, nie? Bo mamy tą, opowiadamy? Mamy po 200 tą, no, trzcinę. Nie? Mamy jakąś jeszcze jedną życia, tak? Co prawda to nie będzie jakoś za dużo kasy, nie? Na to chyba nie starczy. A czekaj, mamy co w ogóle tu sprzedać, czy nie? Paweł, tutaj masz magazyny, zobacz. Mamy coś sprzedać, czy nie, tam teraz powiedz mi. No mamy tą soję tam ponad 40 ton, tam 50. No ale oprócz soi. Tak, to magazyny są puste. Ale jest, jakieś rzeczy, jakieś przełożniki, tego typu rzeczy. A, już. O ja, sprzedam mniejszy. Tura to zostawimy. Pług może sprzedać. Pick-upa może sprzedać. Nie, pick-upa zostawiam. Dobra, ja kupię polo te. Dwie Ej, taśmy. Możesz... Ubijamy. Wiesz co możesz tego sprzedać? Co? Ten przodowczą do trzciny. Na pewno? Toż my ją kupiliśmy za 40 tysięcy, czy za ile ona była? No to nie wiem. No dobra, właściwie na razie nie mogę przejść, bo i tak wiesz. Nic tam się nie dzieje z tym związanego. Nie? No. Bo nie mam A ja normalnie mam turbo prędkość, stary. Ile? 5 na godzinę. O, panie. Daj, kopnę. Weź polej, byś mógł jego pick-upy i tego przywieźć te rzeczy, nie? Który Ale no to ja się tepam. A, to proszę, okej. Jadę się Stary, jakbym miał 5 na godzinę jechać przez tą mapę, to ja bym się wściekł. Już bizonem jechałem 20. Ale nie, to po prostu podczepiasz do pick-upa, wiesz o co chodzi? No tak. Ty, a pociąg da się tepnąć? Tak, i co jeszcze? No tak się zastanawiam właśnie. Nie da się. Rok nie próbuj. A co zrobi się? Będę czekaj, podczepię i czekałeś, czy będziesz mógł. Tepnij się. Urwał zaczep. Serio, a ja napisałem, że mam coś podłączone. Co? Co Ty, ja też. Zbugowaliście maszynę? Tak. Dobra, o ej, Boże. To odepnij mnie. Ten to dać na chwilę maszynę, to już popsuł. Odpiąłem cię. Dobra, co? Już. Jest. Działa. Jadę. Też tak się latacią. Ej, chyba, że krótko kupujemy, co? A ile masz sama? 33 tysiące. No. Tego roku musisz włączyć chyba automatyczny rozruch silnika. Żeby, żebyś mógł ty odpalać. A po co dzieje to? To taśmy bez tego nie działają? No bez tego nie działa. Tak, to może być Lipton, nie? Czekaj, już zobaczymy. Chodź, nie będą działały, dobra, nie musisz. O, Rudy przyjechał. Ty, i teraz tak, możesz sobie stworzyć pryzmy, patrz, jak masz tutaj, weź, co ty robisz, Paolo? Ja mam tą maszynę. No dobra. A one mają w ogóle wodę? Cokolwiek mają, czy nie? Jak one nic nie mają. Praktycznie. Jest pizza. Zabrał, Paolo. Napełnimy teraz wodą, krówki. I elegancko, Polo. Mało. Co mało? Wody. Co to robisz? Jak tutaj nie masz wałka? Ej. No ja nie mogę, ale mogę wsypać. No tak, ale to przed trochę, wiesz? Bo masz i tak dwie, nie? Te pamiętaj. Z jednej strony będzie po prostu trawa, z drugiej słoma. O to chodzi. Co? No, żeby było trochę, wiesz, na zapasie, jak ci zostanie. Masz tam ile? Tonę czy dwie? Trzy. No to trzy, no to wyrzuć po prostu na ziemię tyle. A to będziesz miał jako tego, z zanieczyszczenia.
Ale to zbioro potem. Dzień dobra, dobry, dawaj. Dobra, raka. Masz. Dobra, patrz, przyspieszymy czas. No to przyspiesz. No przyspieszyłem. Chcesz na tyle? Poszło coś? Ty, jak ja 1700 za pożyczkę zapłaciłem. To co jest za wypożyczone? Co? To nic nie jest wypożyczone. Ale pożyczkę. A, dobra. Nevermind. Ja sobie robię do słomy, jadę z tym. Ej, nie żeby coś, ale on jeszcze nie zasi... No bo on, wiesz, jeden zbiera, drugi sieje. Tak wiesz, na szybkiego. Barok, chcesz się zobaczyć? No dawaj. Ten jak poleciał. Dawaj jeszcze raz, zaraz. Dobra, to z drugiej strony wbije. Czekaj, tylko wezmę słomę trochę. Bo muszę trochę ukraść stąd. Niech mi to nie wysypuje. Ooo, widziałeś to? Magnifico. Trochę słabo. No nie się nimi byłem rozpędzony. Dawaj. Już, jadę się rozkręcić. Jak ja tu będę kamerowy? Kameruję. Czekaj, ale będziesz skakał ze słomy, tak? Nie wiem skąd. Czy ja się dobrze ustawiłem? Czekaj, jeszcze nie. Ten ju, a teraz było słabo. Czekaj, to trzeba wiesz taktycznie, czekaj. W tą stronę pojadę. O! Gdzie on jedzie? Na górę. Dawaj. Kurde, bus zdąży przed busem. Nie, ja wcześniej najlepiej było na samym początku. No. Dobra, jadę te nasze krowy. A! Co? Tutaj takie drifter robię. Ej, no. Nie ma tego zapotrzebowania tą soja. Kiedy to potrzeba? Żeby większe ceny było, wiesz? No tak, ale. Bez tego też jest. Paweł, 100% jest tym. Ty nie odbierasz. Gdzie? Jak tam pilujesz pracownika? I gdzie się słomo daje? No tutaj przy tym, co. A dobra, ja myślałem, że tam. Nie ma. No właśnie, mózg. Jak ja tak dawno grałem tutaj. No, mamy trochę gnoju już? Łopa gnój mamy. Łamba. Poka gnoju. Ci, a po ile on jest? Mamy 14 tysięcy. A gnój możemy sprzedawać. Co? Możemy gnój sprzedawać. No możemy, ale po ile jest? Czekaj. Ej, dobra, weźmy się z Waseja. On jest po 50? Ale fajnie. No po 49, tak? Ten jest tutaj. Ty, Paolo, dawaj przyczepę pick-upa. A, u mnie jest po 51 i spada aktualnie. Pick-upa? 48, no pick-upa i będziemy sprzedawali obornik. To! No. Gdzie jest teraz tur, pytanie? Tur w garażu. Na pick-upa ładujemy? Nie no, na przyczepę. A, to trzeba faktycznie stoi. Chciałem już na pakę załatwić. Tylko, ale potrzebujesz tu dużo do pick-upa, czy nie? Ja nie lepiej ty weź wypory, bo to, jak to jest 14, to ty się opłaca tam dużo jechać. Już lepiej wypożycz tą tego za 1500. A to no, tam się nie zwróci, to nie ma sensu. Ja mogę, wiesz, łyżką jeździć, nie? Tepać się i tak wysypywać. Naprawdę, center? Tak. To dawaj. Tylko czekaj, ja się zaraz tam do ciebie pójdę, do biogazowni. Z biogazowni jeszcze? Jest biogazownia. No, na biogazownię to się... To a, wlewa, już. I już jest dwie tony prawie, nie? Ile tony masz? To no, dawaj. Jest biogazownia. Tutaj, tapamy się. A gdzie jest skup tam tylko? Bo tu... Czekaj, tam, to jest na kieszonkę. To już na kieszonkę. To na kieszonkę, to nie może być to. To jest to. Serio? To jest jeden skup. To dobry skup. Chyba, jak nie to nas ochrzanią. Ej, bo ten pick-up trochę ciężko. Leci hajt? Tak. 80 ile? Euro. 80. Kurwa, panie, za dwie tony. Jak ja to chyba biorę, ja to chyba robię. Jak to dobry biznes, nie? Paolo. Na przyszłość. Ej, chodź na chwilę na pole. Do mnie. Na pole? No. A o co chodzi? Nie no, bo dojeżdżam pick-upa. Ile ty masz tego?
18 to nie całe. Tak, ty dobry pracownik chyba. Dlaczego ja bym przyjechał? Ty, on ma tutaj 2700. To powiedzieć, żeby sobie choć zapomnijmy tego, tym gnojem. Ale nie, zresztą mojego pracownika nie weźmie. Dopiero może, jak chce. Co? Czekaj chwilę, bo tak trochę... Diga. Ty, a jest 1900 cena, sprzedajemy czy nie? Co, soję? No. No raczej. To firma transportowa. Ty! Rok już lepszy biznes. Czekaj, stój, stój, potrzebuję jednej rzeczy. By... Jedna rzecz. Zobacz sobie po tego, ile mam gnojowicy. Mam gnojowicy 25 tysięcy, a cena jest ten. 66. No właśnie, leci w górę. Tylko no. Pytanie, czy to lecisz beczkowozem, czy czym? Przeładowczą. No beczkowo... Jaką przeładowczą? No bo masz przeładowczą w gnoju, nie? A to błędnie jaka, czy taka, czy taka. I sprzedawać tą soję wszystko? Soję? Wiesz co, pasowałoby, tylko to tak na pełni przyczepę, tepnij się zawieź tam, wiesz, do tego tam, gdzie jest pociąg, nie? I no. Potem jeszcze z kombajnu i resztę z silosa zawiesz, nie? Ej, Rok, to jakbyś mógł tego, tą... Co? Pożyczyć mi tam do gnojowicy, nie? No. Tylko weź tam na sam koniec i ta garanta. Za tego. No i ona za 1200 wypożyczenie. A nie, ja cię kupię. Uuu, pajki burzuj. No, dychę kosztuje dzień utrzymania, to wiesz. Aż dychę? No. Prestiżowo. W realu byś miał płacić dychę za taką weź dziennie. Ło, panie, trochę mnie dyga, ale tylko dobra. To jest 10 euro, to pamiętaj. To nie złotówki. To euro, to 4 dychy. Ej, Polo, bo tam wiesz, zostawiłeś trochę tego, case'a tego, nie? I tak pracownik miał problemy. Trudno, niech se radzi. Ja chyba powiem ci sobie jako obciążnik walnę gnój naprzód, bo tak mnie trochę dyga zawsze. Dobra, Polo, dawaj tam to szybko. Ta szybko, bo pracownik ma 5,5 tysiąca. Skręcam. To weź tego case'a i tyle, a nie tam pick-upa jeździsz. Cicho. Ty, idziemy jakieś o 460 za tonę. O, panie. Ale Rok, zrobiliśmy faila. Co? Ale fail. Co się stało? Sprzedaj tą beczkę. Ale co się stało? Ona służy, że postawisz ją na polu i beczką dowozisz do tego i z tego bierzesz inną beczką, a nie, że to się samo napełnia. Serio? No. No tak. O panie. To nieźle kasy wydaliśmy. Mówiłem, żebyś wypożyczył. Lepiej. To tą garanta. Weź tą beczkowóz. Za 12. Ile jej? Co? Za 3000. Ale to nie, tą no beczkę garanta. Nie będzie kupiona już. Będziemy taką na pole jeździć. Dobra, Paweł, weź na chwilę tam, właśnie wózek potrzebuje. Dobra, jest. Na co ci? No, do beczki. Masz case'a na polu, Polu, nie chcę case'a. Stoi bez niczego. Ja wolę MF-a. Dawaj, Polu, bo on ma 7 tysięcy. Jaką ty kurę gościu, jaką ty beczkę kupujesz? A jaką chciałeś? Garanta. To ostatnio chciałeś? No, ale dobra, zobaczymy. No, ale mnie nie było stać. Wypożyczenie, za wypożyczenie 3 tysiące. A za wypożyczenie? Dogadaj się z Rokiem. 8 tysięcy ci na razie wystarczy. Ciekawe, czy ci jeszcze to załapię, bo to jest jak wywalanie, nie? No to już musi załapać. Zobaczymy. Ale to inaczej jak byś musiał wodzić? Wiesz, to ostatnio też chyba możesz tego wywalać na pole. Uzupełnij wóz. Nie ten pracownik, to ten. Nie, to jest też w dobrej gazowni. Rok, ile ja mam 80 ponad. Już zawadłeś tam? Nie, jeszcze nie. Daj trochę. To co ty robiłeś? Czekaj, no, no. 9 tysięcy i wysypię ci. Dobra. Będę ci towarzyszył. Dawaj. Pytanie, czy gdzie ta, tego? To tak średnio to jest. Ja ci zaraz cofnę jakby co, nie? Już końcówka. Dobra, stój. Nie mam, że tam grawicę się tak do tego. Co? Rok, ja cię chyba zaraz zabiję. No co, znowu kupię? Mówię, tak, pomówiłeś to, mówię 1400, a to jest do wywalania. A tamto jest do przewożenia. Głąbie, ćmoku jeden ty. To weź wywal tego garanta, odłącz. No ale to jest 8 tysięcy gnojowicy, no. No pole, dawaj, a nie, że to on już bierze, to nie ma, po co? Dobra, trudno. Mózg, forever alone. Ale czego to nie możesz, nie ogarnę.
Daję podróż, może. Czego ty ten wymagasz? To za 45? Ej, to za 45? Tak, chcesz? Tak, wypożycz ją. Czekaj, masz przewozie od... substancje płynne, na czego można przyłączyć? Dobra. To czekaj, Paulo zaraz sprzeda. Nie? Oho, ale śmiech. No stary, ja nie wyrabiam z ciebie, nie? No ale to powinno działać dobrze. Jak ktoś w pociągu? Ja. 1900 jest cena. To jest ciężko. 1900? No nie wiem. A ty co, tyłem cofasz? Tyłem. Paulo, widzę profesjonalnie tutaj, nie na ziemi. No skąd? Idealnie tutaj leci, ja potem tu. Ja myślę, tak, że ty to wzorowy pracownik. Byśmy byli na jest pociągiem. Na zero. Panie kierowco, odjazd! Nie, mówę pas. Jak? Co? Jakie ostatnie słowo? Mówę pas, mówę bas. Bas. Że był schodzianie. Ty, odezwał się ten, który nie potrafi rozróżnić, co chce kupić. No. Jak? Dobrze było. A, to tam o co chodzi. Ile kupiliśmy raz? Dwie rzeczy na marne. Ile ty masz tysięcy tutaj? Nie obchodzi cię to. Dawaj, Paweł, wskakuj. Zamykaj. Jadę tutaj, o. Dawaj. Dobra, idę z buta. Ścigamy się? Poczekajcie, rozpędzę się tylko. Ty, a po ile to jest trzynastka? Pa, już chcę kupić pole, nie? Trójkę byś kupił, a nie. O, panie, 400 tysięcy. Dobra. Chcę kupił, nie? A jak się kupowało? 200. A może my zainwestujemy w kiszonkę? Co wy na to? No trawa, kosiarka, trawa, jedziesz. No ale nie, mi chodziło, wiecie, już... Ale mi chodziło już takie większe maszynki, nie? Bo tak, kombajn byśmy mogli sobie kupić, pozwolić na to, jeszcze troszeczkę zarobić ewentualnie. No i pola mamy u siebie, wiecie, na farmy. Znaczy nie, no my w centerie mamy takie mody, dzięki którym się szybko zarabia. Ale nie, no my z modu. Na przykład ZSDRA. Stare, pobraliśmy na początku i gościu ustawił plony na start razy 50. Nie, no trochę za mało. Ustawiłem to potem razy 100. To miałeś się bawić o tym. Oj, już koniec, sprzedały się. No. Tak. Ile siana przyszło? Na razie 18,5, zobaczymy, ile będzie zaraz. Sprzedamy tak. To już to można drugi, nie musisz pierwszy. Trzeba ale... pierwszy. Ty, ile kasy będzie? 115 tysięcy. No to kupuj się czekarnię. Teraz mam 150, a i to jeszcze teraz to, co mamy na farmie, sprzedamy, nie? I możemy kupować się czekarnię, jak chcecie. Ale już nie ma na farmie. Co? Ty, to robię, ma lepszą propozycję. Jaką? Czemu, muszę tylko obczaić jedną rzecz, to się czekarnię, powiem, to Rostelmasza chcesz, nie? Nie wiem, jaką. Albo, albo wynająć, żeby było tanie, tylko zaczęli je kosztuje koszt wynajęcia. Ty, a i potem nie lepiej ci z trawy robić, czyli tego, przystawkę do koszenia trawy jedziesz? No nie wiem, ci powiem. Na przecinaki. Bo koszt wynajęcia to jest 17 tysięcy, nie? Mało. No to przyczepy tak, mamy. Tego, a i tak musimy skosić pole, bo już znowu zaczęliśmy się soję drugi raz, nie? Ale wiesz, że do trawy możesz do tego, a przy tego, tam masz łąk, dużo masz na tej mapie łąk. Więc mógłbyś sobie, wiesz. No ty chodź na chwilę do obornika. Czekaj, tylko tego dojadę. No nie wiem, z trawy mówicie? No, mi się moim zdaniem to by było dobre. Niż pod raz trawy. Kupić. A to tyle samo sypie. Czekaj, gdzie one będą? No, w przystawkach. Ale to przystawkę krona wtedy brać, nie? Ale z... prawa największa. W farmingu. Czekaj. Tylko wtedy byśmy musieli kupić drugie pole, wiecie, z przyczepu, nie? Można się bawić? Co wy zrobiliście? No chodź takie dobre. Prawa fizyki w tym farmingu. Czekaj. A widzieliście ten teraz mod, co wyszedł na oficjalnej stronce z tym? Czekaj. Z zawieszeniem? Wiecie na boki, że bardziej? Weź polo tam, stań z tyłu. Stań z tyłu. Na balast. Zaczepy. Na zaczepy. Dawaj. Bo to się rusza. Paweł, zejdź! Czekaj. Dobra. Stój, nie ruszaj, ja zajmę miniaturę. Ej, góra. Co ty robisz, panie? Co zrobiłeś, Paolo? Już zrobiłeś zdjęcia? Oczywiście. Sesja była.
Ty, Arok, albo ten, zamiast tego kupić na przykład jakąś mniejszą przyczepę drugą. Bo tak to zostało i tego, nie podwózaj, po prostu tego. Przyczepę drugą można teraz kupić, mamy 150 tysięcy. Do tego na przykład kupić tą, tego, agroinerkę 21 ton. Czekaj, 21... A tą sztywną, co? Nie, nie sztywną, tą pierwszą. Bo wtedy tą, tą trzeba spokojnie podczepić pod tego, nie? No dobra, to ja ją kupię. Patrzcie, no. Paweł, ładuj gnój. Dokończymy pole za chwilę. Mam się załadować? Ładuj gnoja. A weź polo tego do pracy, do kombajna, jakbyś mógł wejść. Tutaj jestem. No i co się... Paulo, dasz ale do kombajna? Czekaj, bo ładuję centera. Dawaj, dawaj. No bo darmo nie masz tego. No nie! To wciążnik, Paweł, jest po to. Dobra, idź, ten ja sobie poradzę. Idź. My zaraz sprzedajemy to dalej, nie? A ty tym pociągiem wróciłeś tam? No. Obciążnik, ratuj mnie. Ile polu jeszcze? Już. Paweł, a z obciążnikiem tak nie dyga. Coś ty. Nie, musisz odczepić tutaj do tyłu. Bo to kombajn jeszcze trochę za mały. No, chyba header za duży. Za mały, że kombajn. No wiesz, i w tą stronę, i w tą może być, niby, nie? To co, mówicie, że chcecie z tego robić? Z trawy? Trawy chyba, nie? Ja masz dużo... tyle będziesz miejsc, żeby tą trawę kosić? No ile masz łąkę, masz przy tym, tutaj masz ile łąk? No tutaj ja masz na drugi koniec mapy. No dobra, to się wtedy najwyżej z wami przyczepami by odwoziło, nie? To no, tutaj. I potem to się pociągami pewnie ja sobie powoziłem. A weź polu pracownika tego, z co siedziałeś. Bo dobra, ja wezmę go, czekaj. Bo on to zaraz rozwali to pole. Moja krew. Co? Co to jest ten polo, nie wiem, przerywa czy co? Przycina cię. A ja muszę troszeczkę czas powiększyć, bo jest po 1800 tylko, to trochę tak mało. I spada. Bo to już sprzedaliśmy. Ale się złamy, bo nie zaraz zapotrzebowanie jakieś czy coś. Tu soję. Farming. Czy właśnie? Tak, ale szumi coś. Co tam szumi tak u ciebie, Paolo? Nie. Mikrofon. Aha. Co Paolo, aha. Jakie to ceny słabe. Słabiutko. Paweł go wywaliło. Wywaliło go? No nie, bo na Steamie, że gra teraz w FSA, zaczął od nowa. Nie wiem, co on tam robi. Paolo Mikro, co tam gdzie tak szumi? Co zrobię z nim? Coś pisze. Coś pisze. No nie, no bo... Co? Szumi jeszcze? No, obornik zaraz się wywiezie, bo nie ma już nic. Dobra. Słuchaj, słuchaj. A i czy zbieramy na jakiś nowy ciągnik jeszcze? A na. Bo wiecie, wynajmieć na stasiec, nie wiadomo, zostanie jeszcze 100 tysięcy. No, będę dawać. Plus jeszcze tutaj tej trochę soi będzie dodawać. Ciemno. Ciemno? Ciemno. Jak mudzyna. Dziadu, dziadu. Gdzie mudzyna? Ty, jak słucha teraz pytania tam w firmie? Uważaj, rok, to nie dajemy. Sprzedajecie? Ile tego? Obornik jest niestety... Co? Weź daj się tak do was. Obornik jest niestety nie do zaakceptowania z tym rodzajem narzędzi. A gdzie ty jesteś z tym? W biogazowni. Czekaj. Pistoturem muszę to ładować. Dobra, to daj się gdzieś obok to wysypie. Co? No. Serio, turem musisz? Tempa. Paolo, weź do tyłu. To muszę odjechać. Muszę odjechać. Gdzie ten gnój trzeba załadować? Ale wiesz co, to znaczy? Dziury. Ej, tutaj by wystarczyło dać tylko taśmociąg jeden i tyle, nie? I by było ok już. Dobra, jak on już tutaj jest, do tej dziury, do tej dziury tutaj po lewo. Ej, za mleko staliśmy 1000 euro normalnie. Panie, bogactwo. I jeszcze trochę krów i będziemy na plus wychodzili. Dobra, ile masz siano? Czekaj, bo jeszcze mam info cały czas, ty wiesz.
ogólnie się prestiżowy? O, 80 aż, nie? Okay. Przepisz rok na dzień. Na dzień? O, dobra, stój. Nie, bo nie będzie zapotrzebowania. Nie, patrz na cenę. Już nie ma zapotrzebowania chyba. Nie, nie ma. Jest 1600 jedynie. W Polsce po 1600 soja troszeczkę przyspieszyć trzeba. Ziemniaki znowu. Soja, nic. Jest znowu po 1700 i rośnie. Aerok, to skoro tak, to tego, weź wypożycz tą sieczkarnię, do tą Rostelmasza. No to zaraz, zaraz, dalej, bo zaraz ja wezmę odcinek i wiesz, i będziemy jeszcze dalej grali. Łe, takie buty. Ja mam szok, nie robię. Jak urosło teraz. Jak on się będzie pod koniec tutaj kończył. Ej, dobra, soja fajna cena. Właśnie wiem, dlatego dałem tylko taki czas, wiesz, nie? A patrz, mamy już czwarty, nie no, z pół Opolu jest na spokojnie, znowu, do skoszenia, nie? No. Jak tą pał się gnój sprzedaje? Wspaniale, pierdzi trochę. Ciężko pieniądze zarabia. Ha. Na bułę. Dala. Gnówka będzie. Gita. W realu ktoś to w ogóle skupuje? Tak. No. Dobra, Paweł, możesz wracać. I co oni z tym robią, center? No, na pole rozwalają. Widzisz, Rok, jakoś to jest przetwarzane. A i teraz 1200 za mlekarz przyszło. Także ładnie. Rok, nie wnikać, że masz zanieczyszczenie, które pewnie w ciulu. No, no tam, masz czyste 0%. Bo kazał tam wywalić. Mózg. Dobrze, jest. Nie, 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 nie też pociągi, tylko ten kazał wywalić w to miejsce. Dobrze, jestem. Zostaw je, Paweł. Potem będzie lepiej. Dobra. Dobra, center, ja ostatnio tutaj przyjeżdżam. I tymczasem my się będziemy powolutku żegnali. Jeszcze sobie to zaraz przydamy. Zbyt gazowni, 16.21. Także tu dzisiaj z nami Paolo. Cześć. I center. Hello. I trzymajcie się do kolejnego. Cześć.